Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł Wasilewski, a to jest mój kolejny vlog o Formule 1. Dzisiaj niedziela, czyli vlog typowo informacyjny. No a bardzo dużo działo się w tym tygodniu i za chwilę Wam o tym wszystkim opowiem. Ruszyła karuzela transferowa, ruszyła naprawdę bardzo szybko. Trzy duże newsy w tym tygodniu dostaliśmy. Wszystko zaczęło się we wtorek od informacji, że Sebastian Vettel opuszcza Ferrari po sezonie 2020. We wtorek też właśnie nagrałem specjalnego vloga, zaraz po tym jak się o tym dowiedzieliśmy. Uznałem, że jest to na tyle duża i na tyle ważna informacja, że poświęcę jej dodatkowego vloga. Dwa dni później otrzymaliśmy kolejne duże newsy. Sainz przechodzi do Ferrari w miejsce Vettela. A Daniel Ricciardo przechodzi do McLarena w miejsce Sainza. To są informacje, które dotarły do nas w czwartek. Ale pomimo, że były to naprawdę duże i bardzo ważne informacje, postanowiłem jednak nie robić kolejnego dodatkowego vloga, tylko postanowiłem poczekać do niedzieli i wtedy zebrać wszystko w całość i nagrać takiego vloga właśnie z całego tygodnia, który będzie dotyczył tych wszystkich ruchów transferowych. No i oto właśnie tego vloga teraz oglądacie. Tak więc po kolei. O Sebastianie Vettelu trochę już powiedziałem na wtorkowym vlogu, więc teraz już tylko króciutko. Sebastian Vettel odrzucił pierwszą propozycję kontraktu, którą otrzymał od Ferrari. To była propozycja przedłużenia kontraktu na jeden sezon, a wynagrodzenie Vettela miałoby wynosić 12 milionów dolarów. Vettel odrzucił tę propozycję i jakiś czas później dostał kolejną, która jeśli chodzi o pensję nie zmieniła się, tak samo 12 milionów, ale była to umowa na dwa sezony. No i ja osobiście oczekiwałem, że jednak Vettel, że tak powiem, prześpi się troszkę z tą ofertą, że troszkę dłużej będzie się nad tym zastanawiał. Tymczasem bardzo szybko podjął decyzję i już we wtorek otrzymaliśmy informację, że Vettel nie przedłuży umowy z Ferrari, a co za tym idzie, opuści włoski zespół po sezonie 2020. No i na kolejne ruchy transferowe nie musieliśmy długo czekać. Zaledwie dwa dni później okazało się, że Ferrari ma już zastępcę i zastępcą Sebastiana Vettela został Carlos Sainz z McLarena. No i Carlos Sainz podjął decyzję przejścia do Ferrari. Czy ta decyzja jest dobra, czy ta decyzja jest zła? No, nie jest to takie oczywiste pytanie i nie jest tak łatwo na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim, ruchy transferowe, te, które podjęto w tym tygodniu, wydają mi się strasznie jakoś tak bardzo szybko podjęte. Nie zaczął się nawet sezon 2020. Nikt tak naprawdę nie wie, w jakiej formie są zawodnicy i w jakiej formie są poszczególne zespoły. A już podejmuje się pewne ruchy transferowe dotyczące sezonu 2021. Moim zdaniem bardzo szybko, no bo tak naprawdę nie wiadomo, na co będzie stać zespoły w tym sezonie, a to jakby jest pewien wskaźnik tego, na co może być stać te zespoły w przyszłym roku. Tak więc, czy przejście Sainza do Ferrari jest dobrym pomysłem? Po pierwsze, numerem jeden w zespole Ferrari jest Leclerc i to jest najważniejsze, od tego trzeba zacząć. Sainz, który przyjdzie do Ferrari, nie będzie tam numerem jeden. Największą gwiazdą tego zespołu jest Charles Leclerc, o czym ewidentnie świadczy czteroletni kontrakt, który otrzymał od Scuderii. Tak więc widać, kto tu jest gwiazdą zespołu. Sainz będzie musiał pełnić rolę kierowcy numer dwa, a zwłaszcza, gdy Ferrari faktycznie będzie miało szansę na walkę o tytuł. W tej sytuacji to Leclerc będzie walczył o ten tytuł właśnie, a Sainz będzie musiał mu ustępować na torze, będzie musiał mu pomagać, może czasem będzie musiał mu nawet oddać jakieś zwycięstwo, bo wystarczy spojrzeć na to, jak team orders wyglądały w zespole Mercedesa, gdzie zdarzały się sytuacje, że Bottas musiał ustępować Hamiltonowi, a nawet oddawać mu zwycięstwo, żeby tylko Lewis walczył o tytuł z Vettelem. Tak więc tutaj sytuacja może być bardzo podobna, jeżeli Ferrari włączy się w końcu realnie do walki o tytuł, na co ja oczywiście osobiście liczę, że się uda w końcu Ferrari przełamać tą złą passę, że uda się wreszcie pokonać tą świetną serię Mercedesa. Byłoby naprawdę, naprawdę fajnie, gdyby w końcu jakiś inny zespół wspiął się na ten szczyt, a nie tylko Mercedes już od kilku lat na tym szczycie się znajduje. Tak więc pod tym względem Sainzowi może być troszkę trudno w Ferrari walczyć na przykład o tytuły.
Sainz jest kierowcą, który na razie nie wygrał żadnego wyścigu, więc myślę, że to jest dla niego teraz priorytet, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, kamienie milowe kariery. Wygrać chociaż jeden wyścig, wygrać pierwszą Grand Prix w karierze. To jest na pewno kolejny krok, który Sainz teraz będzie chciał wykonać po tym, jak zdobył pierwsze podium w karierze w zeszłym roku w Brazylii za kierownicą właśnie McLarena. No ale po tym, jak już przyjdą pierwsze zwycięstwa w Ferrari, na pewno Sainz będzie miał ochotę na więcej. No bo w końcu jest jeszcze młodym kierowcą, do tego ma na pewno talent, to nie jest tak, że on nie jest utalentowany. Oczywiście talent Charlesa ja oceniam wyżej, ja osobiście, myślę, że wielu ludzi również talent Leclerca ocenia wyżej niż talent Sainza, ale to też nie jest tak, że Sainz jest kierowcą słabym. I myślę, że czasami Sainz będzie w stanie nawet zagrozić gdzieś Leclercowi na torze. No oczywiście, o ile Ferrari pozwoli im na walkę pomiędzy sobą. No bo wiadomo, jak to sytuacja zazwyczaj wygląda w takich zespołach, które liczą się w walce o tytuł. No po prostu jest numer jeden, który walczy o ten tytuł, a numer dwa, kierowca numer dwa, musi go jedynie wspierać i za bardzo nie pozwala się tam na walkę. Tak więc Sainzowi może być ciężko, jeżeli przyjdzie do walki o tytuł, ale jeśli chodzi o zdobycie pierwszego zwycięstwa, czy kilku pierwszych zwycięstw, to myślę, że jest to prawie pewne, że Sainzowi w Ferrari się to uda. Ale na przykład teraz rozważmy sytuację, co by się stało, gdyby Sainz nie przeszedł do Ferrari, gdyby został w McLarenie. W zeszłym sezonie McLaren pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony, o czym zresztą świadczy czwarte miejsce w generalce, no czyli uzyskanie takiego tytułu best of the rest, tak zwanego, czyli bycie najlepszym zespołem z tego środka stawki, czyli spoza pierwszej trójki zespołów. Tak więc McLaren wyszedł już z tego kryzysu związanego z silnikami Hondy. Kolejnym celem McLarena z pewnością jest wejście do pierwszej trójki zespołów i realna walka z Red Bullem, czy też z Ferrari, a może nawet z Mercedesem. Pomogą w tym na pewno nowe jednostki napędowe, albowiem McLaren od sezonu 2021 przechodzi na jednostki napędowe Mercedesa, pozbywając się silników Renault. Skok mocy z pewnością będzie, bo jednostki Mercedesa są mocniejsze od jednostek napędowych Renault. No a co za tym idzie, wyniki McLarena na torze powinny się poprawić. Jak bardzo? Ciężko to stwierdzić, bo dużo zależy od samej konstrukcji, ale jeżeli konstrukcja przyszłoroczna będzie trzymała poziom tej zeszłorocznej, może się okazać, że McLaren będzie w stanie realnie walczyć o jakieś może nawet zwycięstwa, kto wie. A przecież Sainz w McLarenie pełnił w zasadzie rolę kierowcy numer 1. Lando Norris był tam bardziej kierowcą numer 2, zwłaszcza, że on dopiero zadebiutował w Formule 1 w zeszłym sezonie. Tak więc tam Sainz miał taką no, fajną pozycję w zespole, był tym numerem jeden, był liderem zespołu w Ferrari, on będzie pełnił rolę kierowcy numer dwa. No z tym, że na ten moment zespół Ferrari jest generalnie lepszym zespołem, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości za rok, za dwa lata to McLaren nie będzie w stanie pokonać Ferrari na torze, bo tak się może wydarzyć, nigdy nic nie wiadomo. Tak więc ciężko jest w tym momencie ocenić decyzję Sainza, no bo nie wiemy, co się stanie za rok, co się stanie za dwa lata, zresztą nikt tego nie wie. Na ten moment oczywiście ona się wydaje jak najbardziej racjonalna, no bo Ferrari w tym momencie jest zespołem po prostu lepszym. Ale czy ona się w przyszłości okaże tak dobra, jak wygląda teraz? No to się przekonamy w przyszłości. Za rok, za dwa. Zobaczymy, czy warto było przechodzić do Ferrari, czy też nie warto było. No co jest pewne, to przejście Ricardo do McLarena, o którym teraz chwilkę powiem. To jest bardzo dobra decyzja. To jest moim zdaniem naprawdę świetna decyzja Daniela Ricardo. Bo zawiodło go Renault i to widać było w zeszłym sezonie, że Ricardo liczył na więcej, przechodząc do Renault z Red Bulla. Oczywiście Daniel chciał się uwolnić troszkę od Maxa Verstappena, bo w Red Bullu Verstappen był faworyzowany i Ricardo oczywiście mógł liczyć na zwycięstwa w bolidzie Red Bulla, ale gdyby przyszło do walki o Mistrzostwo Świata, to Red Bull na pewno postawiłby na Verstappena. I mimo, że kierowcy formalnie mieli równorzędną pozycję, czyli nie było roli kierowcy numer 1 i numer 2, to było czuć, że Verstappen jest jednak faworyzowany, że jest lepiej traktowany przez zespół. No a to dlatego, że naprawdę okazał się on, gdy tylko zadebiutował w Formule 1, wybitnym talentem. I od samego początku było wiadomo, że to musi być przyszły mistrz świata. Tak więc od tamtego czasu Red Bull zaczął stawiać właśnie na Verstappena. No i Ricardo czuł się jednak traktowany troszkę gorzej. Przeszedł do Renault,
licząc na to, że Renault po doskonałym sezonie 2018 pójdzie o krok dalej. W sezonie 2018 Renault zajęło czwarte miejsce w generalce i wyglądało to naprawdę obiecująco pod kątem sezonu 2019, ale niestety Renault zawiodło i w sezonie 2019 spadło na piąte miejsce w generalce za McLarena. A jak będzie w tym roku? No niestety nie wiadomo, bo sezon na razie się w ogóle nie zaczął. 5 lipca, Austria. Nareszcie doczekamy się inauguracji sezonu i wtedy będziemy mogli wysnuć jakieś pierwsze wnioski na temat tegorocznych konstrukcji i formy poszczególnych kierowców i zespołów. I czy Renault się podniesie po zeszłym sezonie? Tego nie wiemy. Testy wyglądały naprawdę nieźle, ale to są tylko testy i czasy osiągane na testach nie są do końca miarodajne. Nie można się na nich tak bardzo opierać i w 100% wierzyć tym właśnie czasom. Więc na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Renault stać na wyższy wynik niż rok temu, czy też nie do końca. Jedno jest pewne, Ricardo postanawia z Renault po prostu odejść. Odejść do McLarena, który za to, jak mówiłem wcześniej, zapowiada się naprawdę dobrze i uważam, że decyzja Ricardo jest słuszna. Po pierwsze, będzie, myślę, na pewno kierowcą numer jeden. Norris będzie jechał dopiero swój trzeci sezon, no bo w tym roku będzie jego drugi rok w Formule 1 w McLarenie i w sezonie 2021 to będzie jego trzeci rok w Formule 1, a więc nie jest to jeszcze do końca doświadczony kierowca i myślę, że to Ricardo dostanie tę funkcję kierowcy numer 1, który będzie prowadził zespół, który będzie kierował pracami nad bolidem i tak dalej. No a Norris jeszcze będzie zbierał doświadczenie. Także decyzja Ricardo naprawdę świetna, ale rodzi ona kolejne pytanie. Kto zastąpi Daniela Ricciardo w Renault? No właśnie, kto zastąpi Daniela w Renault? Robi się luka. Renault potrzebuje kierowcy numer 1, bo do Renault oczywiście wrócił Esteban Ocon, po rocznej przerwie wrócił do F1, związał się z Renault. Ale to wciąż nie jest kierowca o dużym jakimś bardzo doświadczeniu. Oczywiście ma za sobą dwa pełne sezony w Formule 1, więc to też nie jest tak, że on nie ma żadnego doświadczenia. Ale jednak Renault potrzebuje kogoś bardziej doświadczonego, kto poprowadzi ten zespół. Odchodzi Ricardo, no i teraz pytanie, na kogo postawią. Ostatnio sporo spekulacji dotyczyło powrotu Fernando Alonso do Formuły 1. No to by było naprawdę coś, gdyby Alonso zdecydował się wrócić do F1. Oczywiście Fernando wielokrotnie ostatnio mówił, że chciałby wrócić do F1, ale tylko w przypadku rewolucji technicznej, bo w sumie o to chodziło Alonso. On chciał wrócić do F1 ze względu na to, że ma nadejść ta rewolucja techniczna. My już wiemy, że ona nadejdzie rok później, bo planowano ją na 2021, ona nadejdzie w 2022 i planował Alonso wrócić do F1 właśnie w związku z tą rewolucją, licząc na to, że dzięki niej będzie miał szansę, żeby jeszcze coś w Formule 1 osiągnąć. No i oczywiście jest jeszcze jeden warunek. Alonso chciałby mieć do dyspozycji samochód, w którym naprawdę da się o coś walczyć. No bądźmy szczerzy, ostatnie lata Alonso w F1, które spędził w McLarenie Honda, no sprawiły, że Alonso ma dosyć jeżdżenia gdzieś po tyłach stawki i chciałby w końcu włączyć się do walki o zwycięstwa, o podia. Więc nie dziwi wcale postawa Hiszpana, że on chce dostać szybki samochód. I czy zdecyduje się na przejście do Renault? No myślę, że niedługo może nam się rozwiązać ta kwestia. Spekulacje, które się ostatnio pojawiały, dotyczyły tego, że wszystko jest już dogadane, tylko teraz została kwestia pieniędzy. No zapewne Alonso będzie chciał wysokiej pensji. Trzeba zakładać 30-40 milionów. Renault nie ma za bardzo tyle pieniędzy, nie jest w stanie tyle dać Fernando. Mówiło się nawet, że Liberty Media może się dołożyć, żeby tylko Fernando Alonso wrócił do F1, no bo Fernando Alonso marketingowo i PR-owo to jest taki kierowca, który przynosi po prostu zyski. To jest pewien wizerunek, taki to jest znany kierowca na całym świecie zresztą i posiadanie takiego kierowcy w F1 poprawia cały sport wizerunkowo. Więc z pewnością nawet Liberty Media chciałoby powrotu Alonso do F1. Byłaby to naprawdę ciekawa historia, gdyby stary Hiszpan wrócił jeszcze do królowej sportów motorowych i próbował coś osiągnąć. No i zobaczymy, czy te spekulacje ci się potwierdzą i czy faktycznie Fernando Alonso wróci do Formuły 1. No, myślę, że to była naprawdę niesamowita sytuacja, sensacja prawdziwa. No i zrobiłoby się naprawdę ciekawie. I jestem swoją drogą ciekaw, zakładając oczywiście, że Fernando wróci do F1. Co stary mistrz świata jest w stanie jeszcze w tym sporcie osiągnąć i czy stać go jeszcze na jakieś dobre rezultaty. O tym wszystkim przekonamy się już wkrótce, oczywiście jeżeli Alonso zdecyduje się na powrót do F1, no ale na tę informację będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, ale myślę, że już niedługo, no bo te ostatnie ruchy transferowe pokazują, że wszystko się dzieje szybko i tak naprawdę za dzień, dwa, no może troszkę dłużej, możemy już otrzymać informację,
czy Alonso wraca do F1, czy też nie. A jeżeli nie, to kogo wybierze Renault? No bo kogoś zatrudnić trzeba. No ale oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach, musimy się uzbroić w cierpliwość i czas pokaże. Kolejne tygodnie, może dni, a może miesiące, nigdy nie wiadomo, pokażą, co się w Formule 1 wydarzy. Tyle dzisiaj ode mnie. Zapraszam Was oczywiście wszystkich na mój kanał, na którym się pojawi ten filmik na YouTubie. Zapraszam na mój profil na Facebooku, tam również zostanie opublikowany ten vlog. No i na sam koniec oczywiście standardowo przypominam Wam o noszeniu maseczek, to już taki standard. Jak wychodzicie z domu, to te maseczki ze sobą oczywiście bierzcie i je zakładajcie. Tyle ode mnie i widzimy się w kolejną niedzielę, w kolejnym vlogu informacyjnym. No chyba, że pojawi się znowu jakaś bomba, jakiś duży news i uznam, że trzeba nagrać dodatkowego vloga poświęconego właśnie temu newsowi. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście taki vlog się wtedy pojawi po prostu bez zapowiedzi. A jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to kolejnego vloga oczekujcie już za tydzień w niedzielę. A tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!